stał się coraz łatwiejszym celem. Junkers nie wyprodukował odpowiedniego następcy. Dopóki nie pojawił się Focke-Wulf 190, Stukas był standardowym bombowcem nurkującym i szturmowym Luftwaffe. W 1944 roku alianci wylądowali w Anzio we Włoszech, gdzie natknęli się na silny opór. Stukasy skutecznie bombardowały piechotę i flotę, co pozwoliło przygotować jednostkom lądowym skuteczną obronę. Desant był zagrożony, ale w końcu Niemcy ustąpili. Była to ostatnia bitwa II wojny światowej, której z takim powodzeniem użyto Ju-87. Jesienią 1944 roku prawie wszystkie Stukasy wymieniono na znacznie lepsze Focke-Wulfy. W ramach szybkiej reorganizacji wszystkie jednostki bombowców nurkujących weszły w skład nowych skrzydeł szturmowych. Na wszystkich frontach służyło wciąż około 300 Ju-87. Wielu używano tylko do ataków nocnych. We wrześniu przerwano produkcję Ju-87. Wyprodukowano ponad 5700 tych maszyn. Nieliczne służyły do końca wojny, lecz era Stukasów skończyła się. W czasie wojny praca pilota bombowca nurkującego wymagała wyjątkowej odwagi. Na uwagę zasługuje Hans Ulrich Rudel, jeden z najbardziej zasłużonych pilotów II wojny światowej. Nazywany Orłem Wschodu, był dowódcą pułku bombowców nurkujących Immelmann. Uhonorowano go najwyższym odznaczeniem za odwagę, krzyżem żelaznym ze złotymi liśćmi dębu, mieczami i brylantami. 2530 odbytych lotów bojowych i liczba zwycięstw czynią go absolutnym rekordzistą wszechczasów. Większość zwycięstw odniósł na lądzie. Latając nisko nad ziemią, mimo silnego ognia przeciwlotniczego, zniszczył 519 czołgów, w tym 17 w ciągu jednego dnia. Rudel stał się legendą za życia. Zniszczył też jeden pancernik, jeden krążownik, 70 barek desantowych, 11 samolotów i setki pojazdów, liczne stanowiska artylerii przeciwpancernej i przeciwlotniczej, konwoje i mosty. Ocalił od niewoli i śmierci 12 kolegów i załogi 6 Stukasów. W 1944 roku, ratując kolejną załogę na terytorium radzieckim, dostał się do niewoli, ale uciekł z kulą w ramieniu. Pokonał 70 kilometrów i przedostał się na stronę niemiecką. Jego samolot 30 razy zestrzeliwały baterie przeciwlotnicze. Nigdy nie strącił go myśliwiec. Rudel był pięciokrotnie ranny i stracił prawą nogę. Zaledwie 6 tygodni później, wbrew rozkazowi Hitlera, znów zaczął latać i pełnił służbę do końca wojny. Jego motto brzmiało: przegrałeś tylko wtedy, kiedy się poddasz. Sam tylko Rudel zadał aliantom wielomiliardowe straty. Legendarny Hans Ulrich Rudel jest jednym z najwybitniejszych pilotów wszechczasów. Wersja polska, Studio Publishing, na zlecenie